lata to ewolucja wspólnej współpracy i przedsięwzięć filmowych budowanych na tle współpracy ze Świnickim Ośrodkiem Kultury. Systematycznie zaczęliśmy wyświetlać filmy prezentowane na scenie Świnickiego Ośrodka Kultury w ramach festiwalu Okiem Młodych. Oprócz tego, że te filmy wyświetlaliśmy w świetlicowym pomieszczeniu Aresztu Śledczego w Świnicy, to jeszcze w kolejnych latach doszliśmy do wniosku, żeby wzbogacić ten projekt o dyskusję. Osadzeni nie tylko zatem oglądali filmy, dyskutowali na ich bardzo trudne tematy, ale do tego doszedł element konkursowy. Fundowali własną nagrodę, którą z pomysłu jednego z osadzonych nazwali Kinematografek, i ta nagroda podczas oficjalnej gali zamknięcia festiwalu Okiem Młodych każdorazowo była wręczana najlepszemu filmowi, który został wyłoniony w ramach obrad więziennego jury. Jest to tak naprawdę jedyny tego typu projekt, jedyne tego przedsięwzięcie w Polsce, gdzie w działania kultury osadzeni zostali tak mocno zaprzemienieni, że nie tylko oglądają filmy, ale dyskutują na ich temat, spotykają się z autorami filmów, reżyserami, autorami zdjęć, ale wybierają najlepszy ich zdaniem film i fundują im nagrodę oraz sami ją wręczają na deskach Świnickiego Teatru. W ostatnich latach poszliśmy kolejny raz do przodu. Powstały warsztaty filmowe, w których wzięli udział osadzeni z uczniami szkoły filmowej w Łodzi. W ramach tych warsztatów powstał film, następnie kolejny film w jednostce penitencjarnej został nakręcony w ramach programu readaptacyjnego Kocham Kino, który szeroka publiczność mogła obejrzeć podczas zakończenia festiwalu filmowego, 5. Świnickiego Festiwalu Filmowego Spektrum. Wydawałoby się, że takie instytucje jak Areszt Śledczy w Świdnicy, czy w ogóle Zakład Karny i Ośrodek Kultury mają zupełnie inne zadania statutowe i zupełnie trudno znaleźć łączący ich wspólny mianownik. Natomiast my, czyli Areszt Śledczy w Świdnicy we współpracy ze Świnickim Ośrodkiem Kultury, zupełnie temu zaprzeczamy i pokazujemy, jak interesujące podejmowane inicjatywy mogą odnosić wspaniałe efekty. Wynikiem wymiernym tej współpracy jest zaangażowanie osadzonych już po zakończeniu odbywania kary w inicjatywy Świnickiego Ośrodka Kultury. Mam tu na myśli fakt chociażby, że osadzony, który zakończył odbywać karę, jako wolontariusz uczestniczył w Świnickim Festiwalu Filmowym.